uczniowie, którzy wypili napar skupionej od Magdy i Marka mieszanki ziół, coraz gorzej się czują. Oprócz problemów żołądkowych mają nudności i jest im słabo. Kilku z nich postanowiło się poskarżyć nauczycielce biologii Barbarze Gruszce. Mogę jeszcze iść do toalety? Źle się czujesz? Tak, bardzo mi boli. Dobrze, idź, zapraszam. Ja też mogę. Niedobrze mi to, chyba przez te zioła. Jakie zioła? Magda Krygiel stworzyła super tajną mieszankę i sprzedawała z Markiem Czapikiem na przerwie. Ile osób to kupiło? Jakieś 20. Dobrze, a jaki był skład tej mieszanki? No, nie wiemy, mówię, że to tajna formuła. Dobrze się czujesz? Chyba nie, słabo mi. Dobrze, biegnij proszę po panią higienistkę. Dasza, dostać iść do łazienki? Przynieś proszę kubełek. Kochani, a wy wchodźcie do klasy, dobrze? Też się źle czujesz? Muszę porozmawiać z Markiem. Skoro niektórzy mdleją od naszych ziół, to on tam naprawdę mógł nawrzucać groźnych rzeczy. On nie może mnie tak z tym samej zostawić. Magda jest przerażona, że tak wielu uczniów choruje po ziołach, które im z Markiem sprzedali. Postanowiła namówić chłopaka, żeby nie zrzucał całej winy na nią i ją wsparł. Masz swoją kasę i daj mi spokój. No i super, i razy wam już tego nie sprzedawać. Gdzie jest Marek? Tam za rogiem z jakąś laską gada. Masz mi oddać pieniądze. Jakie pieniądze? Masz mi oddać pieniądze, sprzedałeś mi trucizna, a teraz nie chcesz mi oddać pieniędzy. Mówiłem ci, że to nie jest już mój problem. Idź sobie gadać z Magdą. Jakbyś zachowywał się jak facet, to byś wziął winę na siebie, a nie wszystko zwalasz na Magdę. Magda w ogóle mnie nie obchodzi, to był tylko biznes. Ja już nie mam nic z tym wspólnego. Tak, wiesz co, dupek z ciebie. W ogóle ci nie obchodzę, to był tylko biznes? Magda, no przecież wiesz, o co chodziło. To był przecież nasz plan. Przecież wiedziałaś o tym. Doskonale wiem, o co ci chodzi. No. I tak dla twojej informacji, to właśnie jeden z naszych klientów zemdlał przy Gruszce. Ej, ale ty chyba nie masz zamiaru jej powiedzieć, że to wszystko to moja wina. Ej, no Magda, przecież obiecałaś mi, że mnie będziesz kryć. Miałam cię kryć, bo myślałam, że chociaż trochę ci na mnie zależy. No zależy jej to naprawdę, Magda. Posłuchaj. Nie możesz jej tego powiedzieć, bo oboje będziemy mieli przewalone. Zasłużyliśmy na to, szczególnie ty. No Magda, proszę cię. Przepraszam, pani profesor, ja chciałam wyjaśnić tę sprawę z ziołami. To bardzo dobrze się składa, bo właśnie zamierzałyśmy was szukać. Kochani, co wy sobie wyobrażacie? Sprzedawać zioła w szkole? Wiecie, że jeden z waszych kolegów zasłał po nich? Tak, wiemy. Przepraszam, pani profesor, to był wszystko pomysł Marka. Dałam mu przepis na moją mieszankę, ale on to wszystko zignorował i wrzucił tam wszystko, co miał w domu i wszystko, co było za darmo. Już. Marek, co było w tej mieszance? No tylko zioła. To wiem, ale jakie? No, nie wiem, naprawdę, nie pamiętam. Ile ty masz lat? Ty sobie zdajesz z tego sprawę, co mogło się stać? No nie wiedziałem, że takie ziółka mogą zaszkodzić. Marek, mogło zaszkodzić. Przecież wiele przypraw i ziół zażywanych w nieodpowiednich dawkach może doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby, a nawet do śmierci. No wiem, rozumiem, przepraszam. Wiedziałem. Dobrze, porozmawiajcie o tym wszystkim z panem dyrektorem. Ja też przepraszam, pani profesor. Przeprosić to powinniście przede wszystkim waszych kolegów. A ja, kochani, nie życzę sobie sprzedawania ziół w szkole, jasne? Oczywiście, nawet nie mam już na to ochoty.